żarty nawet jak nie wygrywamy, to i tak się zdarzają, więc to jest na porządku dziennym. Nie, nie będę nic takiego mówił. To jest tajemnica, to jest nasza grupa i nikt nie ma wstępu tam. Jest okej, okay. Jest jeszcze siła, jest para. Zobaczymy jutro i zobaczymy pojutrze i popojutrze i jeszcze później i dwa mecze. Ale ja się czuję dobrze i moje nogi też się czują dobrze. Nie czuję, jakbym zagrał 10 spotkań, może dlatego, że te wczoraj dwa pierwsze sety to tak było pach, pach, szybko. Ale szukacie, kurczę, szukacie, co tam jest złoś, co im tam nie pasuje, żeby było. Jest, powiem tak, jest troszeczkę gorzej niż jak byliśmy w Takasaki. W Takasaki troszeczkę, może dużo gorzej niż Takasaki. Ale tam nas traktowali bardzo dobrze, więc na 16, ale mam widok na drugi budynek, więc nie do bardzo chyba. No na 42 mamy to fantastyczne jedzenie, więc mamy widok na większą część Tokio i robi wrażenie. Tak, aczkolwiek tym widokiem nie można się najeść i nie ma z tego widoku później sił na mecz. Ja bardzo lubię przyjeżdżać do Japonii, to jest mój trzeci przyjazd i zawsze miło wspominam, bo to jest zupełnie inny świat. Jest inaczej niż w Europie, jest inaczej niż w Polsce. Ludzie są bardzo zorganizowani, czasem aż tak przesadnie. Jest to uciążliwe i denerwujące, gdy trzeba położyć butelkę tu albo pić tylko tam. Bo tu nie można pić, więc to jest takie trochę denerwujące, ale idzie się przyzwyczaić i myślę, że dlatego, że oni tak to wszystkie reguły przestrzegają, dlatego tu jest tak czysto, tak wszyscy są zorganizowani. No jednak muszą się organizować, bo mają mało miejsca, dużo ludzi i trzeba nad tym jakoś zapanować i myślę, że dzięki temu, że jest porządek, są w stanie nad tym zapanować i jakoś to tak wygląda. Lubię jeździć i bardzo bym chciał pojechać po Tokio do Brazylii, a szczególnie do Rio. Spodziewam się pełnych trybun, to na pewno będą pełne trybuny i przez to też nie będzie łatwo. Myślę, że no Japończycy może nie grają jakoś super hiper z tego, co wczoraj nawet widziałem z Chińczykami, z reprezentacją Chin przegrali 3-0, oglądaliśmy ten mecz. Ale trzeba uważać. Na pewno trzeba na nich uważać i tak jak mówię, przy tej hali, zresztą ostatni mecz z nimi tutaj też pokazał, że nie był łatwy 3-1 w Pucharze Świata. Dosyć trudny mecz, tam mało brakowało i mogłyby być 5 setów. Także wiemy, kto to jest, wiemy, co to za przeciwnik i podejdziemy na pewno w 100% skoncentrowani. Jest trochę inny niż w Polsce, chyba jest troszkę ciszej mi się wydaje niż w Polsce. Nie ma takiego zgiełku i dzięki temu można też gdzieś tam do siebie coś krzyczeć i komunikować się na pewno. Nie jest tak jak w Iranie, z tego co słyszałem, co trener opowiadał przed chwilą. Że w Iranie jest strasznie. Nie powiem. Nie powiem. Czytałem różne komentarze, czytałem różne tweety. Nie będę tutaj tych osób teraz wyciągał do odpowiedzi. Znaczy ja czytałem po meczu, ale widziałem, że one były pisane po dwóch setach gdzieś tam w końcówce trzeciego seta. No i niech ci ludzie się uderzą w pierś może trochę i poczekają do końca spotkania, bo jednak gra się do końca spotkania. No słyszałem już takie opinie, informacje, że niektórzy dziennikarze pisali już w połowie meczu gdzieś tam dwie różne wersje, bo mieli deadline się zbliżał i dwie wersje przyszykowane, a tutaj widzę, że była już tylko jedna wersja przyszykowana, a mimo wszystko odwróciliśmy i pokazaliśmy, że gramy do końca i to bardzo cieszy, bo to zwycięstwo daje dużo. Myślę, że daje taką przewagę psychiczną i handicap, że gdzieś tam, nie daj Boże, gdyby noga się powinęła, to jeszcze nie będzie koniec świata. Na pewno takie zwycięstwa bardzo dobrze smakują i radość jest przeogromna, szczególnie po tym wczorajszym spotkaniu. No to spotkanie to były dwa spotkania. Pierwsze po prostu nas zbili, zlali. Gdyby mecz trwał 2-2,5 seta, to by było po spotkaniu, a my gdzieś tam się odrodziliśmy i walczyliśmy do końca, a później już naprawdę pokazaliśmy tą naszą taką swobodną siatkówkę. Ja myślę, że oni gdzieś się już na pewno już gdzieś się rozprężyli, grali fantastycznie, a wszedł Fabian, wszedł Dawid Konarski, wszedł Marcin Możdżonek, Artur Szalpuk i nagle coś zaskoczyło i ta gra się trochę zmieniła. Fabian trochę chyba szybciej też zaczął grać, zresztą to było widać, że do Dawida taka jest specyfika gry z Dawidem, że gra dosyć szybko, Dawid w bardzo dobrej dyspozycji i to przyniosło efekt. No ja potrzebuję tego grania i cieszę się, że mogę grać jak najwięcej. W reprezentacji bywało ostatnimi czasy różnie z moją grą, dyspozycją, dlatego ja się cieszę, że mogę grać i mogę pomagać gdzieś tam. Nie zawsze gram super, ale cieszę się, że jestem na tym boisku i tam swoją cegiełkę dokładam.
Nie wiem, jak to było. Pokazało tylko to, że cała polska reprezentacja jest mocna i wszyscy, którzy tu przyjechali, są potrzebni i pomagają, jak tylko przychodzi na to czas. Aha, ale podchodzicie. Już tak się jecie, ziarenko, że... Trudno, już macie to, już wygraliście z Francją, już powinni wam to dać. No niestety nikt nie daje i myślę, że tak samo można było powiedzieć na ostatnim Pucharze Świata, że po tych tam z rzędu iluś z wygranych, że co, że już macie, a jednak nie mieliśmy, więc dopóki nie będzie tego awansu, to my będziemy walczyć i wygrywać, mam nadzieję. Oczywiście, że jedziemy do Rio, lecimy do Rio, chciałbym. No jeszcze trener musi tam okroić trochę skład, więc to też trzeba będzie poczekać. No ale Polska, mam nadzieję, że pojedzie do tego Rio, po tych takich górach, zlotach, upadkach pojedziemy. Jest wkurzające, bo to jest trochę dziwne. Tutaj większy skład może walczy o ten awans na igrzyska, a na igrzyskach dwóch może zabraknąć. I to jest przykre, smutne dla tych dwóch, którzy się nie załapią na te igrzyska.